oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, witajcie ponownie. Ponownie z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Dziś niezwykle ciekawy komentarz dnia, gdyż się dzieje, Ministrowie finansów, przynajmniej część ministrów finansów krajów, które z Rosją chcą współpracować w jakichś elementach, spotkały się w piątek. No i Rosjanie, konkretnie minister finansów Siwanow, rozciągnął przed nimi pewnie wielkie plany i mówi: Słuchajcie, wywróćmy stolik finansowy. Załóżmy własną giełdę, rozliczenia międzynarodowe, oszczędności wielomiliardowe. No i tak, średnio chyba się wszyscy zgodzili z tymi Poczeka. pomysłami. Najpierw powiedzmy, co tutaj Rosjanie chcą zrobić i co proponują. Okay. Proponują bardzo szeroki zestaw różnego rodzaju działań. Można powiedzieć, że to jest plan. Na lata, tudzież na dekady. Wiele I od razu, były, tak. tak, tak, na bogato. Czyli proponują krajom tutaj BRICS tworzenie alternatywnego systemu dla, dla Bretton Woods, ale nie tylko, takiego międzynarodowego systemu finansowego, który będzie oparty o kraje, właśnie BRICS, który będzie Przeciwwagą, albo nawet nie przeciwwagą, bo tu jest chyba szerzej, zastąpi Zatopi, za, no, zatopi to Tak, za, za, wiesz, zatopi, za, 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 za zastąpi, no bo część krajów tutaj przejdzie oczywiście do tego nowego systemu, którego jeszcze nie ma, ale który właśnie jest w planach i te wszystkie umowy zawarte w latach 80., również w Unii Europejskiej, w Stanach, o wolnym handlu, no wszystkie te rzeczy zostaną zastąpione przez to, co teraz Rosja... Tutaj planuje, jeżeli chodzi o porozumienie w ramach krajów BRICS i jeżeli chodzi o używane też waluty, jak i istniejące struktury, i tu mówimy o tych strukturach, na przykład w ramach Unii Europejskiej, jak i również takie struktury międzynarodowe, jak Fundusz Walutowy, no i że to wszystko zostanie zastąpione przez te rosyjsko-briksowe wspólne mechanizmy, wspólne instytucje, no bo to będzie ileś takich różnego rodzaju elementów, no i że to wszystko zostanie zainicjowane, no i wszystko powstanie już na najbliższym spotkaniu tych tych krajów BRICS, no i tutaj Siłanow nakreślił taką właśnie wizję. Nie wiem, czy ja miałem na przykład takiego kolegę, że tam gdzieś szliśmy, na przykład jakieś, jakąś rzecz, na przykład sprzedać, jakieś rozwiązanie i on tam tam. Że tam za 5 lat dzięki temu rozwiązaniu, a za 10, i że to tak wszystko pięknie. No i Suanów tak samo, tak, że tutaj my będziemy to wdrażać, no i za 20 lat podbijemy ten cały świat, no i ten świat zostanie podporządkowany, powiedzmy, no może krócej to tak dycha, właśnie temu nowemu rozwiązaniu. No i ten system skostniały, który obecnie istnieje, on yy, przejdzie do lamusa. Więc jeżeli macie takiego kolegę, który tam podbija giełdę, tudzież podbija właśnie rynki sprzedaży, no to to jest... Nie możecie też zniec, znać taką bajkę o dwóch myszach, które ten świat co chwilę podbijały i mały, miały plany sprytne w każdym odcinku i troszeczkę to tak wygląda. To no. tak wygląda, to troszeczkę oczywiście wyglądałoby komicznie, no jeżeli nie przedstawiałby to jednak minister finansów, i nie miałby on poparcia samego tutaj Cara Putina, jak i pozostałych tutaj ważnych osób, jeżeli chodzi o Rosję. No i to przedstawia na poważnie, oczywiście, tym krajom. No i to jest ten plan, taki jak najbardziej na poważne, na najbliższe też posiedzenie krajów BRICS. Które tu... odbędzie się już za. Y, chyba troszeczkę ponad no za tydzień. 22-24 mm -hmm. października. E, to spotkanie z tym wspaniałym, e, wielowątkowym planem miało miejsce w piątek. Natomiast. E, na te spotkanie zostali zaproszeni ministrowie finansów, między innymi Chin, Indii, Republiki Południowej Afryki, prezesi banków centralnych tych e, krajów. Natomiast kurcze wysyłali swoich zastępców albo urzędników niższego szczebla, żeby posłuchali najpierw o tym planie Siłanowa. To jest od razu sygnał, że no troszeczkę na chłodno podchodzimy do tego. Znaczy, wiesz co? No, Najpierw ja widzę to tak. Tak, że... ale bo ty, ty już u, u, uciekasz, jak. jak Nie, bo chcę, chcę powiedzieć kontekst, mhm. bo to jest tak, jakby wszyscy bawią się na imprezie i wyrzucają jedną Rosję z tej imprezy. I ona mówi: chodźcie ze mną, tu też będzie fajna zabawa. Nie, to jest trochę inaczej. Tu okay. mamy sytuację taką, że teraz e, Rosja została wyrzucona z klubu krajów e, cywilizowanych. No i sobie tam siedzi, tak wiesz, w tym swoim pokoju, jest, jest smutno myśli, tak. i mówi: dobrze, to ja mam teraz plan, że przywrócę ten cały system i oni wszyscy przyjdą potem do mnie i mnie przeproszą. Tak? I zbuduję własny system finansowy w oparciu też o część krajów, które też często były wyrzucane z tego kręgu Lub krajów najmniej że zaraz zostaną wyrzucone. No, tudzież dostawały różnego rodzaju kary, upomnienia, tak zawstydzano i tak dalej i tak dalej, czyli to jest taki trochę ten, te kraje trochę odrzucone, które nie były demokratyczne często, nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc... Ja, ja dlatego porównałem to z imprezą, bo troszeczkę to przypomina dyskotekę, gdzie ktoś się awanturuje, zostaje wyrzucony, a inni też przesadzają i ochroniarze mówią, no bo zaraz też wyjdziesz i tak dalej. I Rosjanie trochę wyglądają tak, jakby wyszli i mówią, to my spalimy tą dyskotekę, chodźcie ze mną. No właśnie oni nie chcą palić, oni chcą stworzyć taki wielki system mhm. i zwróć uwagę, bo to pewnie było na zasadzie takiej, że e, gdzie się odbywa szczyt, bo to też jest ważne. Mhm. W Rosji. No w Tatarstanie, w Kazaniu, tak. w Rosji. No, i w związku z tym on się odbywa. Prawdopodobnie Siłanow został poinformowany, tam zaproponował coś, poszedł do Putina. Putin mówi: Słuchaj, jest szczyt, tutaj przyjadą, co proponujesz? On mówi: No, to byśmy zrobili to, dogad. Nie. Za mało. Za mało. No to druga propozycja: Nie, więcej. za mało, więcej. Tak? I to było tak, ja mam takie wrażenie, że to było, bo ta propozycja jest tak napuszowana. Że tam, przez to, że jest napuszowana, tam nie może być żadnych konkretów, takich yy, na przykład, że wiesz, nie wiem, coś tam. Że tu otwieramy, tu mhm. rejestrujemy, to za pół tak, roku. Tak, że te już mandarynki, to. za ten ryż, na przykład z Pakistanem, to się wymienimy, nie tu i teraz mhm. i podpisujemy wielką umowę wymiany, tak, tych mandarynek. No nie, no tu chodzi o to, żeby zbudować instytucje, zbudować wspólną walutę zbudować organizacje, zbudować systemy na przykład oceny kredytowej, czyli te wszystkie agencje, Mudi, to co wszystkie te kraje My wiesz, sami własne zrobimy, własne, sobie. wspólne. Co jeszcze? No różnego rodzaju takie, instytu, takie wspólnoty, jak Unia Europejska, Wolny Handel, wspólnota na początku przypomnijmy, Unia Europejska Stali i węgla, tak? no, że my również coś takiego zrobimy, no bo tutaj też się mówi o tym, żeby zrobić jakąś taką wspólnotę, też handlową, tak, że wiesz, w ramach tam pewnie, żeby już nie było różnego rodzaju barier celnych, żeby wspólna waluta, żeby przepływy były, żeby systemy były i tak dalej, i tak dalej. A więc, no, to jest taki plan, że wiesz, no, robienie nawet tych slajdów do tego planu, no to tak pod 200 może nawet podchodzić. Ale to jest ocena jak sędziowie, że, czy stron mówisz? Nie, yy, yy, ilość slajdów, że A, jak będzie prezentował okay. w te wszystkie, wiesz, różnego rodzaju rzeczy. Ja nie wiem, ile teraz było zaprezentowane. Ja myślę, tak? że teraz to było ze 3-4 strony, bo nie ma konkretów. No, ale wiesz, tutaj dużo trzeba zrobić, żeby te konkrety, znaczy żeby... Nie ma takiej mapy drogowej, że masz, wiesz, po kolei co no, trzeba. No ale taką wiesz, roadmapę trzeba by. No mhm. to strasznie dużo pracy. Wiesz, to jest, to są rzesze ludzi, tak, żeby to wszystko wdrożyć. Nie? I trzeba pokonać wszelkie podziały między tymi krajami, bo nie oszukujmy się to nie proponujesz trzem sąsiednim krajom, które jedne mają węgiel, drugie mają stal, trzecie ma zboże i mogą się między sobą wymieniać. To są kraje, często na różnych kontynentach, które między sobą niezbyt dobrze się dogadują, a przede wszystkim. Nie każdy z tych krajów sobie ufa nawzajem. Mhm. Gdzie wspólnym mianownikiem może być to, że Rosji mało który z nich ufa. No, ale A... poczekaj, bo, bo mhm. to też nie jest tak, że te kraje wszystko różnią. No nie. I, I z tego chyba Rosja wychodzi. Możemy się zastanowić, czy to nie jest błędne założenie, bo wychodzi z założenia. Że w większości krajów, i o tym strasznie dużo było, nie podoba się obecny system. System, który utworzył się po wojnie, system różnego rodzaju rozliczeń, oparty w większości na dolarze. No, tu, tu cały czas ten Bretton Woods się wymienia i odmienia, chyba przez wszystkie przypadki. No, i tutaj mówi się, że ta pozycja dolara, która jest obecnie. Jest zła. No i to myślę, że to jest chyba ten pierwszy element, który, który jeżeli łączy. chodzi, łączy, nie? Że tym krajom się nie podoba, że oni muszą mm, się rozliczać w dolarze, że ten system jest narzucony, e, że e, ich rola często jest e, niewystarczająca, że jest mała i że chcieliby zmienić. Tak? Taka koalicja chyba... przeciw czemuś, a nie ku budowaniu czegoś. No przegranych, tak. Mhm. To nie znaczy, że, że z tego coś nie może wyjść, tak, żeby od razu było, bo to, to akurat jeszcze nie przekreśla, że to z jakichś powodów niezadowolonych z obecnego systemu i porządku tego świata, tak. tak. Czyli no, z różnych powodów. A więc to jest ten element, i to jest chyba to spoiwo, na którym i od tego się właśnie tam też również to spotkanie zaczęło, bo dużo było na temat właśnie tego, tego obecnego systemu. No i że, no i dalej, że to jest wykorzystywane jako broń, te korzyści nie płyną do tych krajów, tylko płyną do tego zachodu. A przecież to kraje BRICS bardzo często pracują na te elementy, natomiast wszystkie benefity, które są, no to nie trafiają tam, tylko do, do właśnie tych krajów zachodnich. Ale czy te zarzuty są bezpodstawne? Mieszane mieszane, ale nie jest bezpodstawne. Ale część jest uzasadniona. Część Mówić. jest uzasadniona, no nigdy nie ma sprawiedliwości, tak, w tak. różnego rodzaju yy, porządkach. No yy -y. i tu też jakieś sprawiedliwości takiej, że nie wiem, jakiejś takiej utopijnej nie ma. No i teraz yy, tutaj te kraje mówią, trzeba zrobić, yy, znaczy Siłanów mówi, słuchajcie, zgadzacie się, jesteście wykorzystywani, tak, yy, zgadzacie się, że trzeba zmienić to, tak. Zgadzacie się, że ten porządek obecny jest niesprawiedliwy. Tak, nie, i tu jest dużo takich tak. Potem mówi, to jak to zrobimy? No i teraz przychodzi, żeby tutaj to zrobić. No i tutaj akurat wśród tych krajów i wśród tych ministrów jakichś potencjału i pomysłów nie było. No i Siłanow dalej mówi jak to chce zrobić, no trzeba wykorzystać to, że wszyscy się rozwijamy. To znaczy z tą Rosją trochę może przesadził, nie? Natomiast, że te kraje BRICS coraz mają większy udział w tej światowej gospodarce. to mhm. jest prawdą, że rola na przykład Indii, Chin tak. i pozostałych krajów ma coraz większe znaczenie, to jak gdyby zapominając o jednej rzeczy, że z tych krajów BRICS, szczególnie tej du... Dużej koalicji, to naprawdę, tak naprawdę się liczą tylko dwa kraje. Tak? I to te In, dwa India kraje i Chiny. Indie i Chiny, tak? I te to dwa kraje mają te wzrosty, i to te dwa kraje odpowiadają za, w większości za ten handel światowy, tak? No i pozostałe kraje to są takie przystawki, nie? Że tak? Mhm, czyli z BRICS, można powiedzieć, mamy ITS. ITS, tak. Co się liczy? Co się liczy, tak? No bo to mhm. są dwa, dwa kraje, tak, to jest w zależności jak, jak tak sobie będziemy patrzeć, Druga, trzecia gospodarka światowa, przecież jak ktoś chce, może nawet pierwsza i, i trzecia, tak. E, a więc dwa kraje, no oczywiście pozostałe mają jakieś znaczenie, natomiast no, nie są różne. Ale już jest na czym budować? Już jest coś tak. solidnego to nie jest tak, że to całkowita e, wiesz, że same przegrywy e, mają wiesz, zamiast armat, łuki i kamienie i dogadują się. No nie, no mamy tak, dwa. No i tu cały mają... czas było wiesz co, no po, na tym poskaniu też to fetyszowanie tego wzrostu gospodarczego i tam mówiono, że e, kraje tamte BRICS są lokomotywą wzrostu całej planety, ich udział w gospodarce światowej wynosi już 36%, a całkowity produkt pod względem parytetu siły nabywczej jest wyższy niż udział krajów G7. Tak? Czyli to, to już jest, tak naprawdę to już mamy. Stanowimy Teraz to tylko większość. trzeba spisać. Trzeba spisać i te technikalia, nie? no bo już mhm. te G7, które rządzi i w tym momencie ustanowiło ten niesprawiedliwy porządek, jest w mniejszości, no bo to nasza, nasze gospodarki stanowią większość. Nie? No, i na tym można by zakończyć, że tak powiem, ten plan. No nie, no. no, jeszcze demograficznie też stoją na wygranej pozycji. Tak, tak, tak. Natomiast no teraz przechodzimy, co dalej. No i tu pojawiają się pierwsze schody. No i może spojrzymy na to, co mówi Maksim Osaci, bo myślę, że to jest dosyć dobra recenzja naszego jednego z ulubionych jednak ekonomistów. Jak widzicie który... na opór, znacie już pana, doradca, analityk banku BKF. Bardzo często wypowiada się w rosyjskich mediach. Właściwie jak jakikolwiek pojawia się problem ekonomiczny w Rosji, to dzwonią do Maksima, żeby to objaśnił. Więc on jest takim. Jednym z najbardziej znanych ekspertów rosyjskich, jeżeli chodzi od, o kwestie ekonomiczne. No i ja może zacznę od tego podstawowego zdania, które mhm. powiedział. Wypuszczenie takiego systemu to prosta sprawa, ale uczynienie go konkurencyjnym wobec dolara jest niezwykle trudne. Jakbyśmy to troszeczkę. <słyskanie> tak, tak, ale on mówi tylko o samym systemie, nie tym pełnym systemie takim <laughs> finansowym, mhm. tylko mówi o y, s, takim y, można powiedzieć systemie wymiany y, i rozliczeń transakcyjnym, czyli zrobienie tak. wiesz. Takiego no ale od czegoś Western to... Union, tak? Czy jakiegoś systemu takiego transakcyjnego, że ja tobie przelewam pieniądze, ty mi przelewasz. No i tam mamy jakiś system informatyczny do tego rozliczania. Bo wiesz co, bo według tego, co przeczytałem, tak mi się wydaje, że Siłanow to określił właśnie ten system rozliczeń jako ten pierwszy etap. Coś, co potrzebują Rosjanie ta, ta, najszybciej. Bo to potrzebują Rosjanie najszybciej. Mhm. No, bo jak bo budujemy ten wielki, wielki plan, no ale Tylko są takie przelewu z Turcji nie możemy. Przelewu z Turcji nie możemy, a jest więc jest na początku. W ramach tego wielkiego, wielkiego planu budowy tutaj nowego porządku światowego, no trzeba rozwiązać ten problem rozliczeń międzynarodowych. No bo nie może być tak, że te rozliczenia idą przez SWIFT. Tak, czy przez jakieś inne systemy, które potwierdzają ci transakcje, czyli trzeba stworzyć własny odpowiednik SWIFT-u oraz własne systemy do przelewania tych pieniędzy? Nie? Czyli ja tobie przelewam, ty mi przelewasz i sobie to potwierdzamy. W teorii wydaje się to proste. Tak? Wydaje mi się, że zwykły programista jakiś szybko byłby w stanie to zrobić. Tylko no jest tak, pewien mamy problem. mamy systemy kryptowalutowe, które podobne jakieś tam elementy yy, robią, nie? No. Ja tu, ja tu widzę pierwszy problem, że Indie czy Chiny mówią, nie no fajnie, yy, taki system jak najbardziej, ale my z tego Swiftu to my chyba nie chcemy wyjść. Bo my jednak dużo biznesów robimy z resztą świata. No tak, tu jeszcze kiedy porzucimy? Na razie jeszcze nie ma mowy, bo wiadomo, że to się stanie popularne i. Ta reszta świata, ponieważ jest w mniejszości, będzie musiała się przyłączyć, też, żeby mm -hmm. handlować z, Oczywiście. z tamtymi. Natomiast na razie jeszcze nie ma mowy, żeby porzucać ten SWIFT tak i porzucać te systemy jeszcze zachodnie, ale żeby zbudować tą pierwszą, pierwszy etap, tą pierwszą cegłę, czyli ten system rozliczeń. No i tu co ciekawe jest właśnie, co Osachi na ten temat na ten temat mówi. No bo on mówi tak, że o ile. Technicznie, no to wydaje się, że to jest możliwe. O tyle, implementacja tego, no, może sprawić różnego rodzaju wyzwania. No i o jakich wyzwaniach on mówi? To mówisz, bo ja mam ten z tyłu głowy, no. chciałem powiedzieć wcześniej, że Amerykanie zapowiedzieli, że jeżeli będzie się używać jakichś systemów innych, to się naraża na sankcje wtórne. To ja nie wiem, czy tam Maksim to powiedział. Nie, Maksim tego nie powiedział. To akurat przemilczał, że wiesz, że jeżeli będzie. No ja wiem, używać... bo tak właśnie uważam, że Maksim to też tak bardzo zgrabnie tłumaczy, a to jest jeden z ważnych elementów, dla których może część krajów nie być tak entuzjastycznie nastawiona do tego nowego systemu, nie mówiąc o porzucaniu czy coś, tylko o implementowaniu. Tak, no, on na początku mówi o tym, w jaki sposób obecnie to jest. Czyli mówi, że kraje rozwijające się w coraz większym stopniu przechodzą na rozliczenia w swoich walutach krajowych, no ale one nie do końca są wygodne, bo podlegają tutaj różnego rodzaju wahaniom, są mało często też stabilne. Dlatego coraz częściej używa się złota jako tego elementu lub alternatywnych walut, to znaczy juana, już sam dodaje. I mówi, że w tym momencie to jest na przykład powód, dlaczego Rosja zrezygnowała według niego z euro i z dolara, jeżeli chodzi o rezerwy międzynarodowe. No tutaj ktoś pomija... to czyta po raz pierwszy, mógłby zaufać panu Maksimowi. Tak. No, znaczy, no my, wiem, że śledzimy mówi, dłużej, to zrezygnowaliśmy, zrezygnowaliśmy inny powód Zrezygnowaliśmy z tych był, tak. dolarów, tak. Nie, mia nie miało to hmm? związku z wyprzedawaniem tych walut, aby stabilizować rubla. Nie, no z wiesz, nie miało. My też nie. że im po prostu zabrano te, te dolary i euro. A część I... wypuszczali, żeby stabilizować rubla. Tak. Kurs. Natomiast on dalej mówi, że z tym złotem, no to jest trochę taka niewygoda jako środek yy, płatniczy. I co ciekawe, też krytykuje Juana, bo Juan mówi, że... Nie jest nawet walutą swobodnie wymienialną i w rzeczywistości nadaje się tylko do handlu z Chinami. Ale wiesz, już... ja widzę powód tego, żeby trochę no. pojechać tego Joana, no bo chcesz wprowadzić coś swojego, co, co no. Juana będziesz promował? Mówisz, że niewygodny. Niewygodny, bo tylko wiesz, Trochę mówisz prawdę, bo e, tak naprawdę wymiana juana jest ograniczana przez Ludowy Bank e, Chiński. Tak? tak samo druga waluta, bardzo też e, często używana, to są rupie, które też, jeżeli chodzi o w tym momencie już indyjski bank centralny, no też masz ograniczenia, szczególnie jeżeli chodzi o wymianę czy używanie za granicą. Tak, nie możesz sobie tego dowolnie tam wymieniać i dowolnie używać poza granicami. Indii. Tak? A no więc i, masz no w, pewne... w tej trójce tych zależności, to jeszcze masz problem, żeby zapłacić rupiami w Chinach, a juanem w Indiach. Tak, no bo tu dochodzi do pewnego takiego elementu, o którym e, i e, tak nie za bardzo. To mówi. są na razie przeszkody, które nie zostały mówione, tak? Tak, nie, te, takie techniczne, że e, e, dwa kraje, czyli Indie i Chiny, e, zasładowują. Tak, Te dwa naj, największe, które stanowią ten trzon, no one są w wielu wypadkach przeciwnikami i zwalczają się i zarówno w tej sferze gospodarczej, jak i w sferze politycznej, geopolitycznej, strategicznej. No i dochodzi tam też na tej granicy do tej walki na te kije, tak, co jakiś czas. Nie. To, to, to takie drobne drobne tutaj przeciwności jeżeli chodzi o te główne dwa kraje BRICS-u. No to możemy sobie wyobrazić, mamy ważny minister finansów mówi: ja was pogodzę. Damy radę. Tak, tak, ale to możemy sobie wyobrazić, mamy Niemcy, Francję i oni się tam na ustawkę, powiedzmy, co tam, nie wiem, trzy miesiące na jakimś moście, i że będą się tam kijami wiesz, nawalać w ramach właśnie tutaj mm -hmm. wymiany różnego rodzaju doświadczeń, bo to tak mniej więcej wygląda pomiędzy tymi krajami. No i tutaj dalej mamy taką właśnie informację, że tak, że ten juan, no to trochę taki jest niewygodny, złoto też jest niewygodne. No, i tutaj jeszcze mówi ponadto, nawet ta funkcja, jeżeli chodzi o juana, jest słabo wykonywana przez juana, ponieważ większość chińskich banków jako powód, że to nie może być waluta światowa, odmawia przyjmowania płatności z Rosji. No tak. No bo jak światowa waluta może, to znaczy jak juan może być światową walutą? Skoro tak traktują znaczy, Rosję, tego nowego porządku, nie? Tak. No to trzeba, jeżeli coś budujemy od zera, to trzeba odłożyć te właśnie na półkę te wszystkie problemy i coś budować, a nie żeby nas dzieliło. Więc tak. Tu... No i wiesz, no i w związku z tym należałoby stworzyć nową walutę. Tak. I tu akurat pomysł wychodzi ze strony Rosji, no bo wiedzą, I... że nie tylko, wiesz. Dyskusja na temat nowej waluty to wśród fanów Rosji i przeciwników, albo inaczej, ci co nie lubią Stanów Zjednoczonych, mhm. one, oni też często w jakieś teorie spiskowe wierzą. Wywodzą się z różnych kręgów. No i oni o tej wspólnej walucie BRICS. No to ja myślę, że tak już od ponad pięciu lat mówią, że ona powstanie. Tak, narracja jest yy, długa. Natomiast. Rosjanie już mówią, nie, nie, rubel, ok, rozumiemy, że rubel nie, no to zróbmy wspólną. Nie, no bo rubel, no to tak samo, wiesz, jak juan, no rubel nie jest, że tak powiem, ze względu na sankcje, też i tak dalej, no tak, trudno byłoby tak, teraz tak, tego tak, rubla tak. przepchnąć. Natomiast, jeżeli chodzi o stworzenie takiej wspólnej waluty i możemy, bo jeżeli jest wspólnota i wspólna waluta, no to kojarzy się Unia Europejska. Czyli tak. coś na wzór euro. Mhm. E, no ale to też ta cała struktura powinna mieć chyba jakieś. E, wiesz, e, normy prawne wypracowane. Nie być taką, e, bo w BRICS w tym momencie nie ma, można powiedzieć, jakichś struktur. Nie ma to jest takie pan o, o, maksim chyba powiedział że to jest amorficzne amorficz, amorficzne tak. takie ulotne takie wiesz mm -hmm. że tam tylko masz te logo i co jakiś czas się witają machają i rozjeżdżają on powiedział do domu. twór amorficzny radykalnie różniący się od Unii Europejskiej no tak bo nie ma żadnych yy, podstaw w tym momencie takich prawnych takich struktur no i Chcesz wypuścić wspólną walutę, tak. że można płacić w każdym z tych krajów, ale jednocześnie. Tak Jak euro, nie? No, no tak, ale, ale. euro. Dobrze, ale w Europie. Rosyjsko-chińsko-indyjskie. Tak. I Brazy w Brazylii też będzie można tym płacić. Tak, Jerpa. Ale ten. I... Teraz chciałem zapytać. W Arabii Saudyjskiej. No, bo e... chcę te nowe też kraje wymienić. No. A, dobrze. E, bo w Unii Europejskiej. Kto drukuje to euro? Wiesz, Banki no, tak. centralne na zlecenie. ECB. Tak, no. tak, czyli Europejskiego Banku Centralnego. Jest instytucja. Jest instytucja. Która trzeba, tak. kontroluje, żeby Niemiec w nocy w, 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 wiesz, w, w, w sekrecie przed Francuzami nie odpalił drukarki, a Grecja to kupiła trzy drukarki, Bobida i zadłużenie i oni drukują bardzo dużo. No, no i teraz. Mając BRICS. tą Grecją? No Skurzyłeś. tak, akurat, że. że no, Fajny kraj jest, no. Tak, ja bardzo lubię. E, tylko, że mają problemy z zadłużeniem. E, no i. Inne też mają. Tak, wiem, e, ale nie będziemy już wymieniać. Chodzi mi o to, że ta struktura BRICS składa się z tego ICA. I pozostałej no. części, która najchętniej 24 na dobę by drukowała tego BRIC-dolara, czy jak on by się tam nazywał. Znaczy, jakby dać im taką możliwość, żeby tu oszuki oszukiwać, to być może tak. No. Bo to jest tak, jakbyś y, z tymi takimi iluzjonistami, czy, czy jakimiś takimi oszustami. Nie, no, no, pierwszy oczywiście problem, który się pojawia, że trzeba powołać ten jakiś bank y, centralny BRICS. Tak. No który, wiesz, no nie tylko drukiem będzie się, że tak powiem, ale no różnymi rzeczami zajmował, no bo na przykład chciałbyś pożyczyć tą walutę. Na jaki procent? Na jaki procent, chciałbyś ją wymienić, wiesz, no. na jakąś, na przykład na tego niedobrego dolara, wiesz, no różnego rodzaju tutaj te mechanizmy, no trzeba by, no jak, jak to jak musi banku, nie? Ktoś to musi pewne tak, standardy, normy, no ktoś to musi pilnować, tak. No i na zachodzie mamy wypracowane. No normy. i pytanie, czy ona ma być Zachód? tylko taka elektroniczna, bo to może już idźmy w tym kierunku. Czy też może jeszcze wiesz, taka, że można, wiesz, sprawdzić, nie, bo tu, tu, tu jest taki pomysł, żeby ona była oparta na, o złoto, o standard złota, nie? No kiedyś tak było z tak. walutami. Że ona wtedy będzie mocna, bo będzie. To taki mit trochę jest, y, który się y, y, utarł, bo wiesz, złota jest skończona ilość, nie? I tak to dalej. Nie I to będą mieli dużo tej waluty wtedy. Nie, no to to ben, będą mieli tyle, ile trzeba. Tyle, ile złota mają. Tyle, ile złota na świecie jest na przykład. I ani nie? grama więcej. No. no. Bo nie możesz dodrukować, bo no, nie, nie masz będziesz złota. mógł dodrukowywać. Tak, a więc ona będzie twardo nastawiona. Tak. To A więc mogą, będzie wiesz, no ale mogą wiesz. się pojawić problemy gospodarcze. W ale tych nie, no to wtedy będzie rosła w siłę. Tak jak masz skończoną ilość. No tak, ale to ludzie, y, 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 którzy będą chcieli dostawać wypłaty, no, ale na przykład wydatki państwa przekraczają dochody państwa. No, no to... wchodzisz już w takie w szczegóły, szczegóły, że za tak bardzo... zadłużać, to tak się nie za bardzo będzie można. No właśnie o to mi chodzi. Różnego że... typu, wiesz, no to problem. No ale wiesz, to raczej byłoby Chyba, że na... To zasadzie... jest subwaluta jakaś dodatkowa, nie, do To zadłużenia. jest dodatkowa waluta, że to nie, to nie, to nie ta, no, no, to już za daleko idziesz, to nie tak, że w Rosji ona będzie obowiązywać. Nie, Rosja będzie miała swojego rubla, okay. a to byłaby taka waluta rozliczeniowa, taka moc. A kto powie, ile ta waluta będzie w stosunku do rubla stała? No bank centralny ten będzie musiał. a gdzie się będzie tego banku? Kto będzie prezesem? Rosjanie? No trzeba być może właśnie jakoś może rotacyjnie wybierać, może głosować, no to trzeba by opracować. Drobny szczegół techniczny. No wiesz, no już... Z tego co pamiętam, kiedyś dyskutowali już się o siedzibę po, pokłócili, gdzie ta si siedziba ma być, no bo ja się Hindusi nie dziwię nie chcą, żeby była w Indiach. W Hindusie nie chcą, żeby była w Chinach, no a Chińczycy, żeby były w Indiach. Dlatego no to, Rosja jest wtedy bezpieczna. No to Rosja partneru. jest taka idealna, żeby w Moskwie była. I oni proponują, że wiecie, wy nie możecie się dogadać, to w Moskwie mogłaby być ewentualnie nawet poza Moskwą, ale w Rosji. Ale to by oznaczało, że kontroluje tą walutę Rosja wtedy? No nie, no że tylko masz instytuty, no, w, instytucje, no to że gdzieś są. A mogłaby jeszcze... instytucja w Moskwie odmówić, nie wiem, Indiom udzielenia kredytu, gdyby mieli deficyt? Bo taka instytucja to musi rzec, rzetelnie. No tak oceniać. jak ECB, no teoretycznie mogłaby. Ale to mógłby być skandal i by się znaleźć. No ale wiesz, skończyć. teoretycznie mogłaby też odmówić Rosji udzielenia kredytu. Jeżeli tak. by miała. Jeżeli. przez przyjdzie, by... to udzieli, bo to w Moskwie będzie. Tak, na ulicy tu ja tu widzę pewne, na placu Lubianki. Tak, ja tu widzę pewne problemy takie organizacyjne. Tak, no i wiesz co, no już teraz poważnie. E, no, dokładnie te same problemy widzi nasz e, ekonomista. Mówi: brakuje integracji gospodarczej, finansowej i politycznej. Czyli on mówi, żeby zrobić wspólną walutę, musimy mieć integrację integracja. finansową, gospodarczą. No i jeszcze to, co się już wydaje zupełnie abstrakcją polityczną. I widzimy, jeżeli spojrzymy na te instytucje zachodnie, że tutaj ta integracja jakaś jest. I nawet w Unii Europejskiej, jak popatrzymy na różnego rodzaju decyzje na przykład dotyczące pomocy Ukrainie, no to ta integracja polityczna no nie jest zbyt pełna, nie? różnego no nie. typu. Są Czy... tarcia, po prostu wszystko trzeszczy, yy... no tak działa demokracja. Tak, że... tak, no i teraz sobie wyobraźmy jakąś decyzję i tą integrację pomiędzy takimi krajami jak Indie, Chiny, Rosja, Brazylia, Iran. Arabia Saudyjska. No i dalej mogę tam wymieniać. Tu nie ma Odszkodny możliwości. To by na... stanowczy lider, który by górował nad całą resztą. Tak. To może to... Rosja. No, to ale spadli gosp... na pomysł. No ale, jeszcze, no, ale dalej musi, musi być integracja yy, polityczna. No on. Yy, yy, gospodarcza. To A oni. Tu... Nie, no to Indie. No bo oni są najsilniejsi. Chiny, Indie. Chin, Chiny Indie, no, ale oni ze sobą Indie. się nie dogadają. To, no to Rosja jako tu tak jest wspólny pomysł gospodarczy i rozlać. No i jeszcze finansowa. Tak, jak na przykład ustalić to, co ty powiedziałeś, tak, te przeliczniki, te początkowe. No tak, bo to od startu dużo zależy, nie? No, od startu Każdy zależy, ułamek. Nie czy twoja będzie bardziej konkurencyjna wobec tej nowej waluty, nie? Mhm. Czy mniej? No. Tego typu. No a więc dalej tutaj mówi w ramach tej struktury dochodzi do poważnych konfliktów. Chiny no mają nie. napięte stosunki z Indiami. Ostatni dosyć poważny konflikt zbrojny miał miejsce w 2020 roku, czyli te kraje, które mają się integrować, teraz się naparzają między sobą. Tak. Yy... A całkiem niedawno doszło do starć zbrojnych, co wynika z braku powszechnej, uznanej granicy między tymi krajami w Himalajach, czyli takiej, o czym mówiliśmy. Mm -hmm. Chiny są kluczowym partnerem Rosji od 2022 roku. Nie ma jednak potrzeby mówić, nie można jednak mówić o jakiejkolwiek poważnej wymianie handlowej między takimi krajami jak Rosja, Brazylia, Republika Południowej Afryki. Odległości między naszymi krajami są zbyt duże. To on jeszcze mówi, że jest jeszcze jeden problem. Ta odległości między krajami, jest za duża. Trzeba że ziemia jest za duża. Że w Unii Europejskiej było łatwiej, bo te kraje bliżej. Ta wymiana tak. nawet handlowa. Nie? Czemu Rosjanie tak głupio postąpili i tak szeroko w ten BRICS weszli? To trzeba było bliżej. Znaczy, kiedyś próbowali. I był związek. I to działało to trochę. No trochę działało, bo wiesz, oni tam yy, na tych bagnetach tych żołnierzy, tak przy, przynosili mhm. ten wiesz. Łat ekonomiczny. Uład ekonomiczny. I polityczny, mhm. tak. tak. No a teraz to jest problem, bo nie dość, że ich bagnety nie są najsilniejsze ich no i flota nie jest najsilniejsza. To RPA, te bagnety, no to tak daleko no. trochę, nie? No tak. A no. Brazylia jeszcze dalej. To tak no. a propos. To w ogóle. No, no, ale tutaj jest dziennikarz i on mówi: Moment, moment, a co z nowymi technologiami? Mamy XXI wiek. Nowe metody komunikacji, czy w XXI wieku, kiedy kraje wprowadzają na rynek swoje waluty cyfrowe, przecież blockchainy i inne cuda, brak jedności geograficznej może temu zapobiec. No mm -hmm. i co pan mówi, pan yy, Maksim? Stworzenie i emisja nowej waluty to prosta sprawa. Nie? No tak. bo, w sumie prosta. Ja mówię, waluta jak się nazywa. Na razie Masz nie pomysł? no. To znaczy, wiesz Nawet co? Ja gotową od... walutę, żebyśmy wypuścili. Nie, ja wiesz co? Ja lubię czasem w te piłkarzyki, w FIFA pograć i tam, jak chcesz kupić jakieś piłkarzy, to są FIFA pointsy. Mimo, hmm? że. FIFA oni z tego korzystają, bo to jest już gotowe. Ty możesz nazwać, wiesz, no możemy teraz no. wymyślić. Wacławik, nie? Jeden tak. Wacławik, to jest tam, nie wiem, ileś tam. No ale teraz nie możesz podać ile czego, bo się zaczną kłócić. No nie, to jeszcze, ale ja to nazwę, tak, możesz wymyślić tutaj. Możesz jeszcze jakieś inne, tu z tym, że tak proste, to bym się z nim nie do końca stworzył, ale emisja też, no bo technicznie no to znowu. Drukarę odpalić to nie jest problem. I tam Własławiki tak, tak, drukujemy. Jeden, tak. pięć, dziesięć i tak nie, dalej. Nie, my wymyślamy nominały, tak. tak, jakieś tam. Dwa i nie pół wiem. nawet jak chcą, nie, to Na jednym Putin, na drugim Xi, tu też się pokłócą, co prawda, co na którym. Patrz razem, być. na każdym, wszyscy. Wszyscy. Ale Wszystkie kto na górze, kto na dole, kto się uśmiecha no. bardziej, to też jeszcze. To też, też, No ale to może, co tam, jakieś figury geometryczne będziemy. Kto będzie kwadrat, kto będzie też się pokłócą. Tak. No e, ale no, dobra. Tak, no coś wymyślą. Coś bo... wymyślą, natomiast to co on mówi, niezwykle trudno jest sprawić, no i tu jest taki szok, myślę, dla ministra finansów, bo on powiedział tak naprawdę... W tym momencie, że ten pomysł jest do dupy. Kto? Maksym no, tak powiedział? Tak, bo mówi, niezwykle będzie trudno sprawić, żeby konkurowała z dolarem i euro. Dlaczego? Bez integracji gospodarczej, finansowej, politycznej przedsięwzięcie się okaże niecelne. Kraje członkowskie muszą między sobą wyeliminować konflikty zbrojne, wyeliminować bariery w handlu zagranicznym, stworzyć jednolitą politykę monetarną. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że na przykład kraje BRICS mogą prowadzić diametralnie odmienną politykę monetarną, mogą mieć różne interesy. Na przykład w Chinach jest ona ultra miękka, mająca na celu rozgrzanie gospodarki, a w Rosji wręcz przeciwnie, niezwykle twarda, mająca na celu schłodzenie, no bo w jednym kraju będziesz no chciał pobudzić Uciekają, gospodarkę. żeby nie było deflacji, a w drugim walczą z inflacją. Tak. No, Dlatego tak. Yy, tak trudno jest ta integracja europejska, jeżeli chodzi o euro. Dlatego mhm. są te napięcia pomiędzy tym południem, które na przykład chce więcej wydawać i się zadłużać, a tą północą, który mówi nie, moment, oszczędzajcie i tak dalej i tak dalej, nie? Tu widzimy w Europie jak to jest trudne, a teraz on mówi, my musimy zrobić to samo, co Europa zrobiła, który mamy 2024. W tym roku y tak. W tym roku. No i teraz sobie y słuchajcie, przypomnijmy, kiedy powstała Unia Europejska. I teraz to, co Rosjanie proponują, żeby wprowadzić ten system, to trzeba by tak zrobić coś takiego na wzór Unii Europejskiej, pomiędzy tymi krajami. Y no żeby była jakaś integracja, tak? Tak jak mówi polityczna, gospodarcza, finansowa, systemy monetarna, prawi, no, systemy, tak. systemy prawne. Następny element, przecież jeżeli ja cię pozwę tutaj, no to w innym kraju będzie inaczej. Tak. Nie? Różnego rodzaju te wiesz te handlowe, wiesz, wymiany, no wszystko w tym momencie trzeba by zacząć ujednolicać. A no tu jak wojny a tu jak popełnisz przestępstwo i ukradniesz mi w jednym kraju to w drugim może się okazać, że nawet nie mamy umowy o ściganie ciebie jak mi tę walutę zakosisz co więcej może nawet zostaniesz bohaterem jakimś tak bo w Indiach, nie? z Chin coś, wykradłeś Rozumiesz. jakąś technologię, tam będziesz yy, ścigany a w drugim kraju będziesz a bohaterem on jest tutaj zwolennikiem, że to wszystko jest fajnie Natomiast mówi bez integracji, no jest to niemożliwe. Ale zaraz. Ale to ty tak mówisz, jakby nie. minister no finansów tak Federacji Rosyjskiej, pan Siłanow nie wiedział takich rzeczy. Czy on jest niewykształcony? Nie, no to jest bardzo dobry minister finansów i jeden bardzo z Bardzo inteligentny. Tak. Więc tu należy postawić pytanie, dlaczego on to mówi? No bo mam że było tak, jak na początku rozmawialiśmy. Podkręcić, podkręcić, tak. podkręcić. Tak. Mm. I myślisz, że dlatego przyjechali nie ministrowie finansów z innych krajów, tylko wysłali już tam zastępców albo nie, młodszych urzędników? Powód był inny. I masz pomysł jaki? No chodziło o to, żeby zmniejszyć rangę, no bo Rosji Zależało. Po to przecież Siłanow był wezwany do na krem i po to miał przygotowywać ten wielki plan podbicia świata i stworzenia tego systemu yy, równoległej rzeczywistości, który większość. No bo tu, tu jest cały czas założenie takie, które ja powiedziałem i które z się zgadza, ale jak gdyby pokazuje problemy, że to nic nie daje. Że wzięliśmy sobie kraje, które yy, są yy, w mniejszości, ale są w większości, jeżeli chodzi o wytwarzane dobra i produkty, jeżeli chodzi o demografię. Tak, ale tak. trochę to wygląda tak, jak masz te takie zabawki dla dzieci, gdzie trójkąt wkładasz do trójkąta, kwadrat do kwadrata. Te kraje ze sobą są niekompatybilne. Te figurki nie pasują do tych otworów, bo to no, one są często sprzeczne. Nie, no, nie, tu chodzi o to, że wiesz, to z tego, że. Kraje coś wytwarzają, i że te kraje na przykład nie lubią obecnego systemu, to jest za mało, żeby stworzyć nowy system. Tak? No bo tu, jak się zapytasz, to wszystkie kraje raczej chcą zmiany tego systemu. No nie ma takiego kraju, który ci powie, nie, to ja z tym dolarem, to jestem ok. Niech Stany sobie tam tego kontrolują, te szlaki mhm. handlowe, te przepływy tak. za ropę w tym dolarze. Jak od ciebie by zależało i by powiedzieli: a rupia, nie, rupia jak najbardziej, nie? Stąd mhm. też kraje próbują się rozliczać w tych walutach narodowych, no bo no jeżeli mogę kupić za narodową, no to lepiej. No mhm. ale. Ja chcę się rozliczać, ale ty już tej mojej rupi, to tak za bardzo nie chcesz, nie? Tak jak Rosjanie, tak mówią te rupie. No to nie. A potem się dowiadują, że dostali te rupie, ale to muszą w Indiach te rupie wydać, nie? Bo. Mhm. Nie? Rozumiesz, no tu są na przykład problemy. Mówią, no dobra, no to wspólna waluta. No, mhm. ale wspólna waluta oznacza integrację. Tak jak Osacz no, mówi. A, a inaczej. więc a Czyli... tu się próbuje jakoś. Skoro nie wspólna waluta, no to. No ale zostawmy logikę na razie no. z boku. Dobrze wiemy, że ona nie działa często w Rosji. No. E, czy wyobrażasz sobie stworzenie systemu finansowego, czy jakiegoś takiego systemu rozliczeń? Omijając te takie błahe podstawy, jak integracja, systemy prawne, systemy polityczne, jakieś ujednolicenie, po prostu wyciągamy to poza nawias, ale rozliczać się będziemy jakoś wspólnie. Czy istnieje tak, no, nowoczesna sobie, technologia, nie umożliwia czegoś takiego? No technicznie to jest proste. Oczywiście, mhm. że umożliwia. Natomiast różnego rodzaju napięcia i implementacja, tak jak Ty powiedziałeś, te problemy prawne, problemy gospodarcze, problemy rozliczeniowe, no powoduje. Ale uruchommy e to mimo wszystko. No bo wiesz, może być wola. Mhm. Sprawdźmy to. Po prostu. A, na żywioł pójdźmy. Na żywioł i zobaczmy, co wyjdzie w praniu. Wiesz, no może to będzie kierunek. Tylko Rosja może niekoniecznie y, namówić IC, czyli innego. No, ale i Chiny. to musi namówić. No i jeszcze ktoś. Ale właśnie... może wiesz, ale RPA może i Brazylię namówi. Że wiesz, że zacznie niżej. Pięterko i taka półimplementacja testowa. Z Białorusią. Na przykład, no, tak, tak wiesz, właśnie zacząć, bo testuje się w ograniczonym, małym środowisku. Zaczniesz, sprawdzisz pierwsze choroby wieku dziecięcego, jak to w każdym przedsiębiorstwie, trochę ich rozwiążesz i wrócisz z produktem, który mówisz: tak, Słuchaj, to, że tu były powstaną te na przykład takie proste zależności. Mamy dużego gracza i mamy małego gracza. Mhm. Czy musiały być mniej więcej yy, równoważni gracze? Dobra, ale mamy, nie? No i teraz mhm. ja tworzę system. Mhm. Nie? Jako to, duży. Jako duży, niedemokratyczny kraj. I mam mhm. drugi kraj, mały, też niedemokratyczny. To w tym systemie, jakie będą nasze role? A, że rolę trzeba określić? No, no, trochę tak, no bo wiesz, yy, tu trzeba na przykład wymianę handlową, nie? Na przykład rozliczamy się, no ale załóżmy, że uczciwie, żeby no, zareklamować A ten system. A po co? No, żeby wciągnąć innych. Jak każda piramida finansowa na początek, musisz y, tym pierwszym coś zaoferować. A, że tu będziemy oszukiwać, tak? Że tą, że nie będziemy. No ale jak do tej tu Białoruś y, raczej nie zyskiwała na tej wymianie, tylko cały czas traciła jako mniejszość. No partner. wiem, dlatego w tym momencie, gdyby Zapominamy, pierwsza... odcinamy przeszłość, tak? tak? I, I teraz będziemy uczciwie, tak? Tak, że i patrzcie, Białoruś korzysta, to może, wiesz, tam. E... Ale oni mają teraz już rubla. No dobra, no ale wymieniamy, nie będzie rubla, tylko tak, tam inny. Tak. To no i można. wiesz, i ktoś zobaczy, no to kilka krajów afrykańskich mówi, eee, to działa. No to można różne. próbować. Można I tak próbować Od dołu. Tylko I wiesz, to... jak już jak już nabierzesz i... rozpędu, I ile to lat potrwa? Bo, Bo to jest to, co proponujesz. No to co było, na przykład w Unii Europejskiej. Najpierw mówiliśmy, my mamy węgiel, Niemcy mówili, wy macie uh -huh. Francuzi tam e, te rudy żelaza. No to dogadajmy się, zróbmy wspólny rynek. Uh -huh. e, no i wszyscy na tym będzie win-win. To, to się to zaczęło trzeba... gdzieś tam w latach pięćdziesiątych. Waluta nie? wspólna, to nie pamiętam kiedy. Jeszcze była. nie, jeszcze nie było. To na razie było. Ja, były ja te mówię, flory... wiesz, uh -huh. po prostu od do. No tak. i teraz. No jak i jeszcze... ile lat? No tak. to wiesz, z tą Białorusią, no potem dobra, to tam y, następny kraj jakiś, który się podbije, bo to łatwiej im narzucić. No tak. Tak. No ale c, wiesz, co dalej, tak? Bo nawet widzimy, wiesz, że rozszerzanie tej Unii Europejskiej, zobacz, przyjmowanie euro, tak? No mamy mhm. euro, Polska nie chce euro. Mówi, że no stracimy na tym, Polacy mówią, nie? Tak, tak. No. Hmm. No, bo będziemy, widzisz, słabszym partnerem, bo to, bo tamto. Ale zdania podzielone są. No, ale ale moment, ile jest dyskusji na, na temat euro przyjęcia, nieprzyjęcia, czy nam się opłaca, czy się nie opłaca. No to teraz sobie wyobraź, to podszukanie, no to jest dobry pomysł, nie? Mhm. Bo on jest bezpieczniejszy. No to, to ile lat będzie budowanie tego równoległego świata? Może tego on się nie śpieszy. No może nie. Może oni chcą być imperium finansowym, ale za, nie wiem, bo mają ambitne teteczki za 400 lat na przykład, ale kiedyś trzeba zacząć. Nie, wiesz co, no taki, taki proces może właśnie następować, tak, o którym ty mówimy, przez takie pączkowanie, że wiesz, no tutaj będzie jakiś tam jeden element, potem się nie uda, potem będzie jakiś inny i ta dedolaryzacja... Bo w międzyczasie na przykład dolar czy Stany Zjednoczone tak, mogą gdzie? popadać w problemy i to Problemy tak... się osłabi, tak, 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 mhm. jak najbardziej, nie? Tylko to nie będzie na takiej zasadzie że kraje się spotkają, powiedzą dobra i do, bo, bo nie ma tej integracji. To można tak jak ty powiedziałeś przez to poczykowanie, yy, przez to, że w, wiesz, na przykład mamy kraje ASEAN, mamy Chiny, one się tam między sobą coraz bardziej gdzieś tam zbliżają, mamy yy, tam na przykład mamy tą wspólnotę, że mamy bezcłowe transakcje i tak A, dalej. Fabryki z Chin. Fabryki, z tą, coś tam, tak coś dalej. tam. Nie? No, tu można się Chiny łodzić. tutaj narzucają coraz tam większe. no i wchodzi na przykład no, dobrze, no, I to, udział Joana się zwiększa, nie? No, to dobrze, no ale po co w tej nie? układance jest Rosja? To po prostu buduje się kolejna dyskoteka. No bo dyskucja... jest szczyt. No, to... Ale to taki szczyt jest, że wiesz, no, e, Unia zrobiła sobie euro i w swoją wspólnotę. Chiny mogą sobie zrobić ASEAN i swoją wspólnotę. Z ASEANem, tak. Indie po prostu będą sobie Indiami, bo są na tyle dużym graczem, że sobie mogą być Indiami. E, a Rosja znowu jest na zewnątrz. Ona tak zaprasza, żeby na drugą imprezę się ewentualnie wkręcić, bo z tej ją wyrzucili. No. Bo ona nawet do tego Juana chciała, ale Chiny tak jak widzisz, nie, nie chcą. No. Bo no. mówią, że tam nie możemy, bo wiecie, sankcje tam amerykańskie, nie? No i to chyba jest podsumowanie tych rosyjskich planów, że to jest takie próba doklejenia się gdzieś, skoro z jednej imprezy są wyrzuceni, to wkręcić na drugą. Tak, a, jak a jeszcze własną, jakby się udało nie własną imprezę tak, zrobić własną, tylko sami będą tańczyć. No z Białorusią będą część. Być, być z dwóch takich tancerzy. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy program. Prosimy Was o komentarze, co sądzicie o tym pomyśle, a my się już żegnamy. Trzymajcie się, cześć. Cześć.